Cześć, witajcie z tej strony. Sąsiad Michał i jest sąsiad Miki ze mną. Cześć, Witojta, jest Miki. No, sąsiad tutaj taką swoją gwarą lubelską zarzucił. Nie wiem, czy takowa Jo. jest. Jo, pokażę wam nowy nabytek. Paszowóz Pronar 10. Bardzo fajny. Będzie kręcony. I ten, jedziemy dzisiaj bizonem na nowe pole młócić ogólnie pszenicę. Wam powiem, ludzie. Pamiętajcie o łapce w górę, bo to motywuje do nagrywania elegancko. Tam korek znowu jakiś. O, ty kurde, tutaj mi Passatem zajechał. No, sąsiada tu na Ej, znowu CB16. muszę na tym polu za domem, nie? I No. znowu mi się header zepsuł w tym samym momencie i muszę go. No widzisz, proszę, ja ciebie, sąsiedzie. Ja widzicie, tutaj mam soję taką ino wyschniętą dosyć mocno. Ale sąsiad mi musi tą podesłać swoją odmianę, tak jakby i będę miał Tak lepszą. jest, bo ja mam trochę lepszą odmianę, taką Tu lepszą, widzicie, taką moja tę. trójpolówka jest. Jeszcze ten pszenica niedorozwinięta do końca, bo to ten była tym. Sądzia tam płodozmian tylko stosuje, a nie trójpolówkę. No ja trójpolówkę teraz będę wychodził pomału, bo ten. Jeszcze co ludzie jest w planach, ogólnie to ten pole na kredyt nowe, żeby nie było. Patrzcie, ile kredytu się pochwalę. 105 tysięcy. Aż. I co jeszcze? Ja bym chciał dopowiedzieć wam, ludzie. Ja bym chciał wam dopowiedzieć takie coś, że każda łapeczka to jest motywacja wielka. I Tak, no. każda jedna łapka w górę to jest pół minuty odcinka. Nie, bo to by nie wyszło Nie? zbytnio. Bo to by było wtedy 40 minut odcinek by musiał być. Albo 50. No to by był taki odcinek. Nie, bo to za nie na moje komputery i w ogóle. Ty, sąsiad, mi tu pszenica się nie dorozwinęła za bardzo. Nie! Szybciej rośnij Bo tam, ten, cena. piszmulo. Dobra, sąsiad. Majster, cena. Sąsiad, nie świruj kolana. Dobra, lecimy sobie ogólnie, ludzie, wam powiem, z pszenicą. Dzisiaj. No, na nowym polu ja jej akurat nie siałem, ale ten kupiłem już zasiany, więc bajlando. Bajlando raka tyki tiki Tak, taki. ciekawe jak to tam zasiał, ile? Tony na hektar czy 100 kilo? Jo, ale to zobaczymy, to się okaże. Bo taki jeden kolega z mojej klasy to sieje tony na hektar, nie? O Boże, Zboża. jakim cudem? No normalnie, taki wiesz, znasz go, on w Kowalewie tutaj robi. A no, możliwe. Ten, widzisz, że sąsiad tam się jeszcze dokształca. Ten, i kolegów ma z Kowalewa. Tak jest. A z Wielkopolski albo Pomorskiego. O matko bosko, wam powiem, O ludzie. kurde, ale czuję, że będzie cena na to wszystko, na te wszystkie zbiory. Człowieku. Ja wam powiem, ludzie, że z tym bizuny to tak tłukło to chyba jeszcze nigdy. I w tym roku No pierwszy ale raz mam. sąsiad, ej, na zasięcie żniw, nie? To tak dzisiaj poszlani na rusztowanie, nie? No zobaczymy, sąsiad, bo ja tu 15 na godzinę harata tam bizonem na tym polu. Ile? 12, bo nie mogę wyhamować. Matko Bosko, to ja w rzepaku jadę 10, bo też nie mogę wyhamować, ale to z górki. Widzisz, proszę, ja ciebie, sąsiedzie, a tu chyba u matku krzaki, żebym wciągnął. Proszę, ja was bardzo. Ale ogólnie ludzie, wam powiem, że to pole dosyć ciekawe, bo tu jest tak druga, trzecia klasa nawet. Gdzieniegdzie czwarta niby. Ale to się próby glebowe porobi i No, zobaczymy. druga, trzecia, czwarta. No, to naprawdę różnica, jak nie wiem. Gdzieniegdzie mówię, że jest czwarta, Dzień do nocy. bo tutaj, gdzie ja teraz ludzie jadę, to tu były kiedyś krzaki. Jak mi tu w poprzedniej właściwie, to były krzaki i drzewa. To jest wyharatatane, chociaż te krzaki tu trochę jeszcze wchodzą w Ta, to pole. sąsiad przyjechał ze Szcilem i wyharatata dał. No, ostatnio ostre żnięcie było. Tam dzięki za ładną aktywność No, kurde, ludziska podczas dwunastkę filmu. musiałem pospawać ludziska, wam powiem. Jo, Tragedia się burty stała. załamane były. Ale to CB ogólnie, ja wam powiem, że jak w bizonie, to bardzo dobrze sąsiada słychać. Co prawda tu jakiś JBL Extreme jest zamontowany w zbiorniku, bo to inaczej by nie poszło. Sąsiada nikuja bym nie słyszał. Tłumik tam jest kurde wyciszony podwójnie. Watem tam powykładany jak. Ta, watą tam jeszcze ten odkleił jakimiś płytkami ceramicznymi. Proszę, ja ciebie, mój sąsiedzie. Ja tu kurde mam prawie zbiornik przejazdu. No ale czego? Pszenicy, sąsiedzie. Ła, tam ile masz? Trzy przejazdy i... Proszę, ja ciebie, sąsiedzie. Ja będę musiał burty zarzucić do zmaja chyba aż. Bo to kurczę. Ło! O, tu widzicie nasze łąki lubelskie piękne. Tam o, ładne, eleganckie łąki. Kiedyś może któraś będzie moja, ale tam to tak sobie liczę. Tam jest torfowisko, mokre jak cholera, nie? Ja wam No powiem, tam ludzie. saliszą jak za zboże, wam mówię, na tą ziemię. No, ale tam są dobre ziemie, a wszystko jest trawą pozasiewane, bo Tam mokre jest. ziemię to nie liczą na hektary, tylko na tony.
Jo, bo tam torfowisko jest i ogólnie to tam po 200 tysięcy za hektar nawet wołają i tam jest tak pierwsza, druga klasa, więc tam kurde to... No i tu właśnie pod koniec pola jest też druga klasa, a tam pod początek jest trzecia. I to właśnie dlatego, ponieważ tu są te torfowiska się pomału zaczynają. A tutaj są ten chłop, co ja od niego kupował, to mówił, może być tu mokro, uważaj. Ale na razie No przejechałem. uważaj, trzeba przedni napęd, bo 60 to tam nie wjedzie z nawozem. Sąsiedzie, proszę ja ciebie bardzo. Matko Bosko, widzieliś ta sąsiada ciągniki wszystkie po kolei, no. Sąsiad kolejną tą przyczepę, tą powiem nową, w cudzysłowie nową, bo on to No kurwa. taką z PGR-u i no kupiłem taką Aby, jakie stare gówna sąsiad 15 kupuje. tonową. Nie, Sąsiad. ona jest wyremontowana, człowieku, hamulce, żylety. Tam hamulce. Będzie wożona tutaj brzoza, bo tutaj muszę lasek z brzozą wyciąć, bo kurnik będę stawiał następny. No, gdzie sąsiad kurniki stara. Ale zamiast wziąć taki kurnik na 10 tysięcy postawić tych kurków, to on Nie, stawia... bo się nie opłaca. Wolę sobie kupić taki na 100 kur za 10 koła, niż Ale... taki na 400 kur za 90 koła. Proszę ja ciebie, sąsiedzie. Ja teraz wyruszyłem moją przepiękną tandemką na pole z pszenicą. Zobaczymy, jak to będzie dawać. Jeszcze będę musiał zaraz Ursusa odpalić i Ursusem podlecieć ten z drugą przyczepą. Jeszcze burty będę musiał założyć na szybko. No, soję pierwszy raz w tym roku. Mam sąsiad mówi, że w miarę dobra, tylko taka odmiana trochę zbyt wyschnięta. I No sąsiad. taką jakąś tą odmianę kupiłeś, nie wiem jaką. Mogłeś kupić taką jak ja, to nie, No zawsze inną. i sąsiad mi da swoją złoto, w złotoplamistą czy jakimś tam. No ja się No nie ona znam. jest taka troszeczkę inna. Jo, ja się tam inne nie znam, ale tak. No. I no zobaczymy, bo to sąsiad tam już chyba któryś rok sieje tą soję. Tam tu widzicie No też. ci powiem od samego początku jak sieję tą soję, tą samą odmianę i ona jest bardzo dobrze, bardzo dobrze planuje. Jo, póki co, jak nie zaczną kombinować przy nim, bo to te chu człowieki to. Ło. Ile tutaj pobijemy rekord prędkości case'em? 38 na godzinę, to chyba w miarę leci ten case'ik. No, jak widzi ta, to trochę krzywo, żebym pojechał, no ale te krzaki to musiałem odbijać. Ale pole prymasowe jest. Takie trochę górzyste, ale case będzie miał co prawda tu ciężko orać. Lecz wam powiem, że 120 koni może da radę z tą czwórką tutaj, bo tu też troszeczkę glinka jest. Da radę. A tu pod koniec torfy, to jak będzie sucho. Jak będzie sucho, to gliny nie ułożę, a jak będzie mokro, to torfu nie ułożę. I to jest właśnie tu najgorsze. No. No, to jest najgorsze. Tak jak 6 razy 6. Nie no, 6 razy 6 to aż tak dla mnie nie, ale tam dla jakiegoś chyba ten rapera, nie? Nie wiem, tam się nie wiem, ten Piotr tam sucho jakiś. To niezły tam Piotr. No, normalnie są ciata. No, ogólnie to was ludziska możemy zaprosić na dni otwarte do Marszewa, O, Gienek tam które zaprasza. odbędą się 21 marca od Tak. 9 do 14. Tak, dokładnie. I ten No. mój wierny sąsiad Miki tam będzie oprowadzał. Nie no, oprowadzał może nie. Nie, Ale jak... zobaczymy, ale ja tam będę. Jak ktoś się będzie chciał spotkać, to tam trzeba pisać, to się tam umówimy i tego tam. Jo, jak ktoś będzie się wybierał, to fanpage jest w opisie i tam zapraszamy. Skontaktować się z nami, my, no ja będę, Michał też będzie. Jo. I ten, i jak ktoś dotrwał do tego momentu, to napisze hashtag dni otwarte w komentarzu, bo to już pewno Tak jest. tak z połowa filmu będzie, dobra, mamy 8 minutę, to jeszcze z 8 można śmiało polecieć, czyli tak do No, 15 nawet po. troszeczkę więcej ci powiem. Jo, ale to ten mucenie to taka żmudna robota i wisz, tu trochę pomucę, potem... Jak żmudna robota, człowieku, tu trzeba wajchę przekręcić, tu dodać gazu, tu odjąć gazu, To tak na się mówi, kamerze ale... sąsiad to nie widać. O, nie widać, wszystko widać. Czy wiesz, sąsiad, w bizunie w realu to jest taka, nie jest żmudna, ale w jakimś leksjonie to No, aby w jeździ. bizonie w realu to jest co robić, wam powiem. Gimnastykę dla ubogich. Ta, jakby ci wspomaganie siadło, to człowieku, byś kręcił jak starym. Jo, ale tam dupa chyba w bizunie aż taka ciężka nie jest, nie? To ty chyba nie jechać bez wspomagania bizonem. No nie wiem, ja tam bizonem kiedyś kręciłem trochę kółkiem, ale to za mało. Niby ciężka nie jest, nie? Ale jakbyś miał kręcić bez wspomagania, to jest ciężka. No Bo to co? musisz cały olej przepchnąć i siłownik. A tak To tak by... się wydaje, a... A tak by wywalić zupełnie wspomaganie, nie? Tak jakby? To byś nie ukręcił bizonem. A nie, no ma cięższą dupę jak 30 przód, albo 60. No,
Ale Bizon nie ma w ogóle drążków hydraulicznych, on ma tylko ten, drążki, on ma tylko hydraulikę. Tam jest tylko wspomaganie, tam jest tylko orbitrol. Widzicie, jak to sąsiad to jest chudy. Widać, że tam marsze wyuczą. Ta, Sąsiad widać, się że marsze wykręca. wyuczą. Bizona rozbierają 2 razy prawie całego. No i to nie w marszewie. No, to nie w marszewie, to w realu. To jeszcze nie swojego. No, znaczy się w sumie wuja Bizon to prawie jak swój. Jo. Ale po podwórku, aby może da przy tu pojeździć, ale dalej nie. Nie, no, znaczy się tak na drogę to nie wyjeżdżałem, ale na polu muciłem, nie? Tam prawie 4 hektary machłem. Jo, pod kocem tam bizon trzymany pewnie jest. No, bo jeszcze w sumie jak nawet jak ma padać deszcz, on jest zawsze chowany czy coś, on tam deszczu w sumie widział. Jo, też tam nie. Nigdzie nie ordzewiany, zawsze pod wiatą chowany po muceniu. A ja Wydmuchany na drugi dzień. teraz mam najlepszą robotę, bo zjeżdżam z górki bizonem. No to nic nie musi robić. No ja tylko patrzę, czy kamienia nie ma i się zastanawiać, czy mucarnię wyłączać w biegu, czy nie. Moja Halina tam zbiera z dzieciakami. Matko Bosko, a tutaj nowe pole, to ja kupiłem je, jak już to zboże wysokie było, to aby inorarna fastyna posypałem raz do liść, nie odżywiłem i co, i koniec. No widzisz, ja co dbam o pola, ja mam tyle pola, że człowieku, ja nie wiem kiedy się wyrobię. Ja mam pól 4 obecny, sąsiedzie, ty też masz 4. No tak, ale ja mam troszeczkę większe. Czy ja wiem, sąsiedzie, to jest kwestia sporna. A które ty masz teraz pole? Aha, To to 22. No, jest. areałowo możesz mieć większe, ale ty jeszcze masz łąkę, nie? Jo, sąsiad, ale to na łące to jeszcze 2 razy tyle roboty masz. No tak, ale nie masz tyle ten roboty z muceniem, nie? Jo, a wam powiem ludzie, że teraz jeszcze ten, jak hajs się będzie zgadzał po żniwach, to zakupię sobie raczej taką sieczkarnię ino, żeby trawę mógł w pryzmę zbierać samemu, że tak powiem. I będzie pryzma No, sort, żeby do tak paszowozu jest. móc kiszonkę sobie robić. Bo tak to na razie mieszam siano ze słomą i tam z trochę ten wody. I jeszcze co ja tam im daję tym krowom teraz? O, a Śrutę. no i śrutę. I ten, krowy mi z głodu zdychają jeszcze ogólnie. Będę musiał im dać żyć, jak wrócę z pola. A jeszcze tu, aby zrobię to. Dobra, cyk, pyk. A co ty tam masz na tym polu? Pszenicę? Ten już drugi zbiornik namóciłem. No kurczę. Sąsiad, ja ci powiem, że tu roboty to jest łot, łot pieruna jeszcze trochę. Bo kurczę, tutaj jedną przyczepę pszenicy to ja na pewno będę miał, jeszcze sobie zobaczę, po jakiej cenie jest pszenica. Łe, do dupy. Będzie trzeba sypać wszystko na spichrz, no. Spichrz do stodołki. Elegancko. I no. Tak to ludzie jest, widzicie. Ale myślę, że dzisiaj sobie przyczepę na muce tej pszenicy. Potem do oprzętu skoczę, bo to ten, jak skończę kosić, to będzie już pewno po 18. To akurat, żeby krowy oprzątnąć i wydoić. I w ogóle. Więc tak na styk można powiedzieć. Ale jeszcze sobie może Ursusem tu podjadę, żeby sobie postawić drugą przyczepę na przyczy, żeby tym kejsem tak nie latać po tym polu jak świnia po patyku. No i cyk miód. I jak ktoś może nie słyszał jeszcze, albo nie ominął, no to łapeczkę w górę zostawiamy, 85 łapek i z kolejnym filmem lecimy. Ten próg tam taki łatwy dla was do przebicia jest, zauważyłem, Tak jest, tak jest. i miód. Ale ten, jeszcze co tam sąsiad, jak tam ci idzie w ogóle, bo tam kosa ci nie tarabani? Nie, zarabani. Prawie jedno pole umuciłem. No to ładnie sąsiad, ładnie, ci powiem. Niedługo rzepak machnę i jadę na soję. No soja, Ja tam zobaczę, czy to moją, muszę ten wilgotność tam pojechać zbadać, bo to jeden chłop ma tę wilgotnością, wiesz, a ja nie mam. I ty, i może też będę haratałem, ale zobaczymy. Może jutro trańca, bo dzisiaj to już kurde się nie wyrobię nawet z tą pszenicą raczej. Co ty gadasz? Wyrobi się ze wszystkim. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, którą my mamy minutę. Ło, to już 14 minut mucenia i mojego pierdzielenia. Więc ludzie, łapeczki w górę zostawiamy. Tam, jak ktoś oglądał ten moment, to wie, co tam ma w komentarzu napisać. W Tak komentarzu też jest, bo możecie my napisać. nawet nie wiemy. Możecie coś napisać, coś od siebie.
I trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie, cześć. Sąsiad, pożegnaj się. Cześć, trzymajcie się. Wiecie, jak się sąsiadowa nie pożegną? Na razie.